ponad 12 tysięcy żołnierzy na granicy. Jesteśmy gotowi do obrony. Mariusz Błaszczak, ponad 12 tysięcy polskich żołnierzy na granicy. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zapewnił w poniedziałek, że na granicy pełni służbę już ponad 12 tysięcy żołnierzy. Wspólnie ze służbami MSWiA jesteśmy przygotowani do obrony polskiej granicy, stwierdził Błaszczak. W poniedziałek rano internet obiegły nagrania, na których widać dużą grupę migrantów, która zgodnie z relacjami mediów kieruje się na przejście graniczne Kuźnica-Brózgi i planuje wejść na terytorium Polski. Na granicy pełni służbę już ponad 12 tysięcy żołnierzy. Podnieśliśmy stan gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej. Wspólnie ze służbami MSWiA jesteśmy przygotowani do obrony polskiej granicy, napisał w poniedziałek na Twitterze minister Mariusz Błaszczak. Jedno z takich nagrań udostępnił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, który podkreślił, że właśnie rozpoczęła się największa do tej pory próba masowego siłowego wejścia na teren Polski. Na filmie widać, jak wzdłuż drogi maszeruje grupa co najmniej kilkuset osób. Mają ze sobą śpiwory, namioty i inne bagaże. Widać także dzieci. Kolejne nagranie udostępniono na profilu Ministerstwa Obrony Narodowej, informując, że grupa migrantów znajduje się obecnie w okolicach Kuźnicy. Od wiosny gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. Unia Europejska i państwa członkowskie uważają, że to efekt celowych działań Białorusi w odpowiedzi na sankcje. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 30 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Od 2 września w związku z presją migracyjną w 183 miejscowościach województwo podlaskiego i lubelskiego przylegających do granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy.